te que mis manos son Grecia Colmenares barcos de papel recorriéndote y Raúl Taibo imagínate filmie namiętności que tu piel es mar te navegaré amor mío pozostałych rolach. Reżyseria Amor mio. Non so che fare. Nie wiem co robić, Luisin. Ti assicuro che sono molto confuso. Non ho mai sospettato. Nigdy nie podejrzewałem, że Daniela może być nieuleczalnie chora. Przyznam, że nie czuję się na siłach do poświęceń. Czuję się okropnie. Abel, czy lekarz, który postawił diagnozę, jest pewien? Mówi, że to nieodwracalne. Że jak zaczną się bóle głowy, nie da się już nic zrobić. Będzie blisko końca. Wydaje się niemożliwe. Kobieta tak pełna optymizmu i życia, skazana na śmierć. Ondino, nie potrafię bez niego żyć. Bardzo mi przykro. Kocham cię jak siostrę. Wiem, jak cierpisz. Ja też przez to przeszłam. Ale Silvio cię kocha, wrócił do ciebie. Oczywiście, ale i Fernando mógłby wrócić. Zda sobie sprawę, że jesteś jego jedyną miłością. Nie, wiem, że przegrałam. Wygrała tamta kobieta. Może nie ona, ale dziecko, którego się spodziewa. Fernando nie wróci już do mnie. A ja bez niego nie przeżyję. Lepiej by było, gdybym umarła. Widzisz, Abelito, do czego jestem zdolna, by nas nie rozdzielono? Teraz twój ojciec i wuj martwią się, bo myślą, że umieram. Jacy są niemądrzy, prawda? Muszę się zemścić za to, co zrobiłaś mojej matce. Kobieta mnie zamęcza, Italo. Musisz ją stąd wypędzić. Ją i Manuela. Są tu intruzami. Tak, prawda?
Robię jak zechcesz, ale najpierw musi zapłacić. Musi wiedzieć, kim jest Italo Linares. Co robisz w moim pokoju? Przyszedłem wyrównać rachunki. Nie mamy żadnych rachunków, Italo. Nie? Uspokój się. Co robisz? Czego ode mnie chcesz? Uspokój się, Danielo. Nie zrobię ci nic złego. Zrozumiałaś? Nie bądź hipokrytką. Ty też tego chcesz. Zostaw mnie. Italo. Przestańcie, Manuel, Italo, przestańcie. Wystarczy. Manuel, co chcesz zrobić? Zabić go? Przestań, wystarczy. Przekroczył granicę. Wynoś się natychmiast z tego domu. Jeśli chcesz go wypędzić, będziesz musiał wyrzucić mnie. Nie mam w zwyczaju prosić. Nie lubię mieć długów wobec nikogo. Ale teraz błagam cię. Pozwól Italo tu zostać. Jeśli go wypędzisz, umrze. Nie wiem. Niech Abel zadecyduje. To dziwne, że Abel jeszcze nie zatelefonował. Rzeczywiście dziwne. Dlaczego sama nie zadzwonisz? Jeszcze poczekam. Milagros, co postanowiłaś? Opowiesz Abelowi całą prawdę o Abelito? Nie wiem. Tak bardzo się boję. Ta kobieta jest szalona. Boję się, że może zrobić coś złego mojemu dziecku, jeśli się dowie, że powiedziałam wszystko Abelowi. Tak, to prawda. Może lepiej jeszcze trochę poczekać. Muszę przygotować herbatę dla Rosamarii. Chcesz coś do jedzenia? Nie, dziękuję. Antonietto, jutro chcę pójść z Rosamarią po jej rzeczy. Mam nadzieję, że nie spotkamy Fernanda. Nie chcę go oglądać. Dla niej też by tak było lepiej. Co o tym myślisz? Uważam, że gdybyśmy umieścili tu magazyn... Cześć! Chcecie tu spędzić całą noc? Już kończymy. A ty gdzie byłaś? Zrobiłam zakupy dla Abelito. Wróciłam do domu i Malula mi powiedziała, że tu jesteście. Postanowiłam przyjść, nie wiedząc, że jeszcze pracujecie. Może pójdziemy coś zjeść? To świetny pomysł, ale musisz być cierpliwa. Chętnie, ale pod jednym warunkiem. Ty stawiasz, nie ma sprawy. Rozumiem, że kolacja z dwoma mężczyznami jak wy musi kosztować. Co ci jest? Usiądź. To tylko lekka niedyspozycja. Boli mnie głowa. Mogę dostać aspirynę? Idź po nią, Manuelu. Bardzo cię boli? Nie, zaraz mi przejdzie. Nie musimy odwoływać kolacji.
Rosa Maria. Naprawdę czujesz się na siłach, aby wyjść? Możemy same pójść po twoje rzeczy. Możesz zostać. Czuję się dobrze. Nie martw się. No to idziemy. Antonietto, masz zamiar wychodzić? Nie. Mogę cię prosić o przysługę? Jeśli zadzwoni Abel, powiedz mu, że niedługo wrócę. Oczywiście. I powiem mu, że bardzo go kochasz. Cześć. Idę pod prysznic. Zbliża się chwila, by wprowadzić w życie plan mojego pana. Chcę cię prosić o przysługę. Wiem, że proszę o wiele. Wiesz, że niczego ci nie odmówię. Teraz, kiedy wiemy o chorobie Danieli, nie powinieneś jej opuszczać. Ona cię naprawdę kocha. Spraw, by jej ostatnie dni były szczęśliwe. Błagam, nie możesz jej opuścić. Dobrze. Uspokój się, nie zostawię jej. Co tu robisz? Przyszedłem po ciebie. Wynoś się. Słyszałeś? Teraz pójdziemy, ale najpierw zostawisz wiadomość dla sióstr. Napisz, że wrócisz za 3 dni. Zabierzesz mnie do tego mordercy? Rób, co mówię, spiesz mi się. Pisz. Świetnie. Molto bene. Bardzo dobrze. Teraz, żeby nie mieć niespodzianek po drodze. Rozumiesz mnie, prawda? Jeszcze raz, Milagros. Jeszcze raz musimy się poświęcić. Ile jeszcze?
Antonietta? Antonietto? Antonietta! Dlaczego jej nie ma? Mówiła, że nie wychodzi. Może przyszedł Wiktor i zmieniła zdanie. Co to? Wrócę za 3 dni, Antonietta. Rosa Maria. To bardzo podejrzane. Coś się stało. Mam nadzieję, że nie przesadziłeś ze środkiem nasennym. Nie, panie. Wiem, jak się z tym obchodzić. Idź stąd. Zostaw mnie samego. Kiedy się zbudzi, ma zobaczyć tylko mnie. Będziesz znowu moja, Antonietto. Moja. Co się stało? Dlaczego kazałeś na siebie tak długo czekać? Posłuchaj, Milagros. Możesz mnie nazwać jak chcesz. Kanalią. Kurzem. Nieważne. Muszę wrócić do Danieli. Muszę to zrobić. Więc po co przyszedłeś? Za kogo mnie masz? Za swoją zabawkę? Nie możesz wracać i rzucać mnie, kiedy ci przyjdzie ochota. Abel, jestem zmęczona. Ja już nie daję rady. Idź do niej. Zrób to. Wszystko skończone. Moja miłość do ciebie już nie istnieje. Odejdź. Odejdź na zawsze. Dosyć łez. Abel na nie nie zasługuje. Mój skarbie. Znowu będziemy razem i będziesz mi posłuszna jak zawsze. Kanalia. Drań. Pewnego dnia zapłacisz mi za wszystko.
Eccolo qui. Tesoro. Oh, tesoro, guarda chi. Spójrz, skarbie, kto przyszedł. Tatuś. Co u mojego synka? Jesteś grzeczny? Zawsze. To koniec. Jestem zmęczona. Nie jestem twoją zabawką. To koniec. Tym razem straciłem ją, Abelito. Na zawsze straciłem Milagros. Co z tym zrobimy, Rosa Mario? Cześć. Nie zrozumiałem, co mówiłaś przez telefon. Co się stało? My też nic nie wiemy. Wyszłyśmy, Antonieta miała zostać w domu. Kiedy wróciłyśmy, była tylko ta kartka. Myślałyśmy, że to do ciebie, ale ty też jesteś... dziwny. Nie wiesz, co mogło jej się stać? Nie wiem. Mam tylko wrażenie, że Italo Linares ma z tym coś wspólnego. Jeśli to jego sprawka, drogo mi za to zapłaci. Odpowiedzcie, błagam. Odpowiedzcie, Milagros, podnieś słuchawkę. Halo? Z kim rozmawiałaś? Z nikim. Z nikim? Nauczę cię szacunku. Zostaw mnie, draniu. Halo? Kto mówi? Kto to był? Nie wiem, nie odezwał się. To nie Antonieta, ona by coś powiedziała. Jeśli Italo Linares jej na to pozwolił. Racja. Jeśli jest w rękach Italo, nie mogłaby do nas zadzwonić. Non avrebbe potuto chiamarci al telefono. Poczekajmy, zobaczymy, co się stanie. Dzień dobry wszystkim. Witaj, Danielo. Idziecie do biura? Abel musi wyjechać do Kordoby. Kiedy wrócisz? Być może już jutro, jeśli tylko uda mi się zakończyć interes. Gdybyś miał nie wracać, zadzwoń. Abelito i ja bardzo się martwimy. Do widzenia, Danielo. Do widzenia. Do jutra. Abel? Zapomniałeś o czymś. O czym? Cześć. Masz jakieś wiadomości? Nie, nic nie wiemy. Bardzo się martwię. Nie dzwoniła więcej. Dzień dobry, Wiktor. Chcesz kawy? Chętnie. Weź moją. Dziękuję. Biedna Rosa Maria. Jakby mało miała problemów. Jeszcze to jej było potrzebne.
Jestem zdania, że jeśli się nie odezwie, lepiej wezwać policję. Zgadzam się. Ja też. Powinniśmy powiadomić o zaginięciu. Wstań. Nie. Musisz być posłuszna. Masz zadzwonić do Wiktora. Jest w sklepie. Widziałem go tam. Powiedz mu, że wróciłaś do mnie, bo mnie kochasz do szaleństwa. Że jesteś szczęśliwa, bo niedługo się pobierzemy. I że ma o tobie zapomnieć. Macie zostawić w spokoju, bo źle się to skończy. Wiesz, że mówię poważnie. Halo? Antonieta? Tak. Gdzie jesteś? Jestem z Italo. Wróciłam do niego, bo go kocham. Niedługo się pobierzemy i będziemy bardzo szczęśliwi. Co ty mówisz? To kłamstwo. Ten drancie zmusza do tego. Powiedz, że sama do mnie wróciłaś i mamy się pobrać. Nie, Wiktor, mylisz się. Zostanę z nim, bo go kocham. Jestem szczęśliwa i chcę za niego wyjść. Posłuchaj. Jeśli ten zboczeniec nie wypuści cię za 2 godziny, wzywam policję. Powiedz mu, że zadzwonisz i że nie ma nic robić. Błagam, Wiktor, nie dzwoń na policję, zadzwonię później. Ten imbecyl nie wie, co go czeka. Wiem, że cię wykorzystuję, ale nie miałem wyjścia. Słyszałeś, co powiedział lekarz? Tak, słyszałem. Nie wiesz, co czuję, wiedząc, że Danieli zostało tylko 2 dni życia. Kiedy pomyślę, że ma umrzeć, nie mogę w to uwierzyć. Prawdę mówiąc, trudno w to uwierzyć. Jest kobietą pełną życia, optymistką. Myślisz, że możesz to zrobić? Przekonasz ją, że ją kochasz? Nie martw się. Zrobię, co będę mógł. Wszystko będzie dobrze. Daniela będzie myśleć, że ją kocham. W ten sposób spłacę dług, jaki mam wobec ciebie. Proszę, Abel, nie mów tak. Wybacz. Zapomniałem, że to tylko Milagros i ja musimy się poświęcać. Abel, dziękuję. Wybacz mi, bracie, ale nie mam wyjścia. Wiem, że proszę o wiele, ale Daniela jest zbyt ważna. Pokojówka powiedziała, że chce pan rozmawiać z moim synem Italo. Tak, proszę pani. Mogę wiedzieć, o co chodzi? Witaj. Jaka niespodzianka. Co cię tu sprowadza? Nie wiedziałam, że się znacie. Od dawna. Nie patrz tak na mnie, Wiktorze. Co cię tu sprowadza? Nie przyszedłem do ciebie. Chcę rozmawiać z tym degeneratem Italo. Jak pan śmie tu przychodzić i obrażać mojego syna? Myśli pani, że syn zasługuje na inną nazwę? To zboczeniec, tchórz i idiota. Wystarczy. Chyba przesadzasz. Wynocha. Proszę stąd natychmiast wyjść. Poczekaj, mamo.
Najpierw chciałabym się dowiedzieć, co zrobił mój drogi braciszek. Twój drogi braciszek uwięził Antonietę. Przyszedłem, żeby go zabić. Co tu robisz, Dremel? Przestańcie, co robicie? Zostaw ich. Enocha stąd. Natychmiast. Wyjdę, ale jeszcze się spotkamy. Tam, gdzie nie będzie miał cię kto bronić. Zawsze musisz się wtrącać i wszystko niszczyć? Do widzenia, inżynierze. Co się stało? Przełożyłeś podróż? Odwołano lot. Myślisz, że uda ci się jutro wrócić? Chyba tak, ale powiedziałem Danieli, wszystko zależy od klienta. Tak, Heleno? Wpuść go. Doktor Soloros. Dzień dobry. Co słychać? Proszę usiąść, może kawy? Nie, dziękuję. Niestety będzie to nieprzyjemna wizyta. Mam złe wiadomości. Co to za koperta? To wyniki badań Danieli. Możecie je pokazać innemu specjaliście. Ostatnie, jakie robiła przed przyjazdem do Buenos Aires. Choroba jest bardzo zaawansowana. Czy to możliwe, że jest tak chora? Ile? Nie wiem, jak zadać to pytanie. Ile czasu jej zostało? Niewiele. Daniela jest skazana na śmierć, panie Linares. Powiedz, że to nieprawda. To niemożliwe. Nie chcę umierać. Antonio, nie chcę umierać. Halo? Rosa Maria? Tak, słucham. Jestem z przedstawicielem firmy kosmetycznej. Miał dzisiaj przyjść. Masz wiadomości od Antoniety? Nie, nie dzwoniła. Wiktora też nie ma. Dobrze. Zostań w domu, nie wychodź. Wrócę, jak tylko będę mogła. Dobrze. Gdybym miała się spóźnić, zadzwonię. Danielo. Kiedy szłam, usłyszałam, jak Antonio mówi o mnie. Zatrzymałam się i poznałam prawdę. Dlaczego nic mi nie powiedziałeś, Antonio? Nie miałem odwagi. Danielo, nie poddamy się. Skonsultujemy się z innymi lekarzami. Będziemy szukać lekarstwa. Znajdziemy je. Będziesz żyła. Manuelu, dlaczego dajesz mi nadzieję? Jestem pewna, że Antonio się nie myli. Abel, nie myślę już o małżeństwie z tobą. Chcę cię tylko prosić, żebyś mi nie zabierał swojego syna. Czas, jaki mi został, chcę spędzić z Abelito. Nie, Abelito ani ja cię nie opuścimy, przyrzekam.
Boże, pożar! Pali się! Co mam robić? Pomocy! Pomocy, szybko! Pali się! Nie chcę. Co chcesz zrobić? Umrzeć z głodu? Musisz jeść. Halo? Zadanie wykonane. Świetnie. Napij się chociaż trochę wody. Nie lubię, jak się tak zachowujesz. Kiedy mnie stąd wypuścisz? Niedługo. Teraz zadzwoń do Wiktora. Powiedz, że chcesz z nim rozmawiać. Że czekasz na niego na końcu drogi nad rzekę, obok opuszczonego domu. Masz już mnie. Dlaczego nie zostawisz Wiktora w spokoju? Nie. Wiesz, co zrobił? Śmiał przyjść do mojego domu i grozić mi. Chcę, żebyś do niego zadzwoniła i spotkała się z nim. Ma na zawsze zniknąć z twojego życia. Kochasz mnie, jesteśmy szczęśliwi i niedługo się pobierzemy. Lepiej, żebyś to zrobiła. Będę czekał w ukryciu ze strzelbą. Jeśli spróbujecie uciekać, zabiję was obydwoje. Dzwoń. Halo, Wiktor? Nie jest tak źle. Tylko tyle mogłam zrobić. Nie mamy już pieniędzy. Tak się boję, żeby chociaż Antonieta się odezwała. Nie płacz, Rosamario. Musisz być bardzo silna, szczególnie teraz. Musimy żyć dalej. Jeśli się nie poddamy, uda się nam. Czy to naprawdę takie poważne? Dziwi mnie, że Daniela jeszcze żyje. Jej choroba przeraża mnie. Dzisiaj błagała, żeby jej nie zostawiać. Przyrzekłem, że ani ja, ani Abelito nie opuścimy jej. Prawdopodobnie długo z wami nie będzie. Z badań wynika, że niewiele jej życia zostało. Tak powiedział jej lekarz. To naprawdę niesamowite. Aż trudno w to uwierzyć. Jest jeszcze coś. Kocham Milagros. Znowu będę musiał z niej zrezygnować. Cześć. Pokazanie im wyników było świetnym pomysłem. Jak na to wpadłeś? Danielo, pieniądze otwierają wszystkie drzwi, kasy pancerne i archiwa.
Do kogo one należały? Już nie żyje. Jak wynika z dokumentów, zostało jej niewiele czasu. Co pijesz, Antonio? Chcesz trochę? Tak, poproszę. Naprawdę interesuje cię los tej chorej? Prawdę mówiąc, interesuje mnie to, że jest już martwa. Rozumiem. Wypijmy za twoją miłość do Abla Linaresa i jego dziecka. Jak minęła podróż do Kordoby? Świetnie. Była ładna pogoda. Cześć. Ja dziękuję, Manuel. Alula, przygotuj mi herbatę. Już, proszę pani. Co wy na to, żeby pójść dzisiaj do teatru? Bardzo chętnie. Nie wiem, co powie Abel. Dlaczego by nie? Źle się czuję. Pomóżcie mi. Co ci jest? Moja głowa strasznie boli. Alula, zanieśmy ją do pokoju. Wiktor, co ci zrobił ten zboczeniec? Twoje życie jest w niebezpieczeństwie. Italo chce cię zabić. Wiem, byłem w jego domu. Groził mi. Lepiej, żebyś poszedł. Tak się boję o ciebie, kochanie. Gdzie teraz jest? Ukrył się gdzieś. Ma nas na oku. Chce strzelać. Uspokój się. Posłuchaj mnie. Jak dam ci sygnał, biegnij do mojego samochodu. Zrozumiałaś? Nie, uciekaj stąd. Na mój sygnał biegnij jak najszybciej do samochodu. Nie zatrzymuj się pod żadnym pozorem. Zrozumiałaś? Pod żadnym. Gotowa? Teraz biegnij. Biegnij. Mis manos son barcos de papel recorriéndote. Wersja polska NBF Warszawa. Tłumaczenie Monika Kopicka. Que tu piel es mar, te navegaré, amor mío. Quiero recorrer tu cuerpo con mis manos y mis labios. Voy a naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus brazos. Imagínate, imagínate que anclado estoy en tu corazón. Amor mío, imagínate que no quiero ya hacerme a la mar, amor mío. Quiero recorrer tu cuerpo con mis brazos y mis labios. Quiero naufragar en la tierra.
imagínate, imagínate que mis manos son barcos de papel.